tradycjonalna, taka mała, przez wiele lat przodowała, była tym ośrodkiem, który... Przepraszam bardzo, czasowa nigdy nie była tradycjonalna. Ale tak chyba zawsze uważam, że jest prowincjonalna, do dzisiaj się uważa, że jest prowincjonalna, a wcale taka nie była i Państwo częstochowianie, powinniście być z tego miasta dumni, że jednak się rozwijało, że jakaś, że była jednak taka przodująca w pewnym aspektach, tym chwilowym również. Tych stałych film mieliśmy całe mnóstwo, z najróżniejszym repertuarem, ale to, co tutaj będzie najistotniejsze, były filmy, które powstały u nas, w Częstochowie, dotyczyły naszych spraw, więc mogliśmy zobaczyć osoby, które znamy z ulicy, które pojawiają się tu u nas. To też myślę, że bardzo, bardzo cenne. Tak reklamowano zresztą filmy, że przyjdźcie częstochowianie, zobaczcie siebie na taśmie filmowej. To naprawdę dla publiczności był na pewno bawnik, dla nas to jest ciekawostka i myślę, że warto tym filmom się przyjrzeć, zobaczyć, jak było i jak one były robione. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, to Krzysztof, rozpoczniemy projekcję filmów, a nasz gość już w ramach dyskusji wystąpi dłużej po filmach. Także bardzo proszę, nim jeszcze się zacznie projekcja, proszę Państwa, co tu dużo ukrywać, każde pokolenie Częstochowian wnosiło coś do rozwoju naszego miasta. I właśnie na tych filmach będziemy widzieli, jak byli ubrani częstochowianie, jak wyglądały te ulice, jak wyglądały domy, jak wyglądała w ogóle Częstochowa lat 20., 30., okresu tuż powojennego, no i współczesna. Ja myślę, że w imieniu już tego schodzącego produkcyjnego w produkcji wieku częstochowianina, myślę, że młode pokolenia znów dołożą cegiełkę do rozwoju naszego kochanego miasta. I jak to mówił święty papież Jan Paweł II, Częstochowa to dobre miasto. Koledzy, rozpoczynamy.
Thank you.
festiwal filmu dokumentalnego w Częstochowie ma sens, odpowiedziałem mniej więcej w ten sposób. Festiwali, jak Państwo doskonale wiecie, nie tylko dokumentalnych, fabularnych, jakichkolwiek bądź, jest w tej chwili tak wiele, że chyba nie ma człowieka, który by był zdolny policzyć ich wszystkich. W związku z tym, jaki sens ma mnożenie tego i urządzanie jeszcze jednego. Ponieważ nie jestem częstochowianinem, nie mogę powiedzieć, że z patriotycznych względów taki festiwal powinien w Częstochowie powstać. Ale powinien rzeczywiście powstać. I w moim przekonaniu na dobrą sprawę z jednego powodu, znaczy najważniejszego, powiedzmy nie jedynego, tylko najważniejszego. A tym powodem jest to, co przed chwilą na ekranie tutaj widzieliśmy. Przecież zdajmy sobie sprawę, że to są nie tylko najstarsze częstochowskie zapisy, ale to są jedne z najstarszych w ogóle zapisów filmowych czasów najwcześniejszych, no już epoki trzeciorzędu. Jeszcze to zdjęcia wszystkie sprzed pierwszej wojny światowej. To jest dokument niezwykły. Jeśli byli tacy ludzie, jak Władysław i Antoni Krzymiński i działali oni tu, a działali dosyć długo, bo jak Państwo doskonale wiecie, że działali aż do 1955 roku, przechodząc wszystkie możliwe epoki, zaborów i pierwszej wojny światowej, odzyskania niepodległości, filmu niemego, potem filmu dźwiękowego i tak dalej, i tak dalej. To oni właściwie zapisali sobą, swoją działalnością, tym, co robili. To robili również i filmy, jak Państwo wiecie, bo widzieliśmy. Prawda, to jest tylko znikoma część. To upoważnia już, sądzę, społeczność, w której żyli, pracowali, działali Krzymińscy do tego, żeby mieć swój dokumentalny festiwal. Oczywiście, że koncepcja może być różna, żeby trochę jednak było inaczej. Ja rozumiem, że pierwszy to jest Częstochowa, no ale tak długo wyłącznie filmów o Częstochowie to tak wiele nie będzie, więc trzeba znaleźć jakąś formułę, ale mnie się wydaje, że znając już dosyć dobrze, dzięki panu Krzysztofowi, on dostarczył materiał przebogaty, no bo nie będę tu zdradzał chyba jakiejś tajemnicy wielkiej, że myślimy o filmie o braciach Krzemińskich. To oczywiście byłoby piękne, ale o to już proszę Państwa, żebyście trzymali kciuki, żeby na drugim festiwalu, no powiedzmy na trzecim, festiwal mógł otworzyć film o braciach Krzemińskich. Ich życie jest, ich działalność jest tak bogata, tak niezwykła, tak urozmaicona. No tylko za tym wszystkim, wiecie to Państwo doskonale, no stoją zawsze pieniądze, więc pani dziennikarce o tym wspomniałem, że no, gdybyśmy mieli pieniądze Spielberga, to byśmy już ten film dawno mieli ukończony. No ale nie mamy i trzeba po prostu coś wymyśleć, nie tylko pieniądze, no ale filmy nie robi się po najmniejszej linii oporu, znaczy robi się takie, ale my raczej nie jesteśmy w tej branży i zawsze znajdzie się jakiś sposób i mogę tylko powiedzieć, że sposób został już na rozwiązanie, to znaczy rozwiązanie, pokazanie tego bogatego życiorysu. No bo to się zaczęło się w Łodzi, Częstochowie, potem się rozprzestrzeniło na całą Polskę, no Polski nie było, na ziemię polskie, no ale przecież oni potem zawędrowali do Archangielska i jeszcze dalej, do Samarkandy, czyli prawie że nad granicę chińską. Poza tym oni mieli jedną cechę, która warta jest jakby nie tylko upowszechniania, ale też i pielęgnowania. Mianowicie to byli ludzie, którzy potrafili, na tyle byli dobrze wykształceni, inteligentni, a też i sprytni, że w każdej sytuacji, która ich zastawała, potrafili znaleźć wyjście. Kiedy obok nich powstało drugie kino, to oni już wymyślili, że następne kina to powinny być specjalnie budowane.
zaczęli budować w latach przed I wojną światową, był absolutnie nie tylko w Polsce wyjątek. Jak już wyczerpane zostały zapasy i widzowie już się przyzwyczaili do tych filmów, które wtedy były dostępne, a tak znowu tak strasznie wiele nie było, to natychmiast wpadli na pomysł, że może pokazywać te filmy, które oni mają, w innych miastach. To był właśnie ten kolejny etap, a potem jeszcze już myśleli też globalnie i wędrowali po całym świecie. Oni realizowali właściwie taką jedną z największych i najważniejszych zasad kina, to znaczy, że jest to sztuka uniwersalna i sztuka, która nie ma granic.